Bronisław Komorowski przegrał wybory prezydenckie. Dlaczego tak się stało? Zadam to proste pytanie. Janina Poradowska. Znaczy ja myślę, że tutaj będziemy to dosyć długo analizować i nie jest odpowiedź prosta. Ja powiedziałabym tak, że moim zdaniem takim decydującym czynnikiem było jednak pojawienie się ruchu Kukiza. Kukiz zdołał zebrać tych wyborców, te 20%, w tym sensie ja uważam, że Kukiz może być ogłoszony człowiekiem roku 2015. Zdołał zebrać tych ludzi, którzy mieli taką szansę stworzyć polską klasę średnią, czy wzbogacić polską klasę średnią. I oni rzeczywiście, u nich możliwości rozminęły się z aspiracjami. Jacek powie, że to jest prekariat może. Ja nie wiem, bo oni są dosyć różni. I to jest dosyć, no, okazało się, że to jest dosyć duża siła ludzi młodych, która nie mogła zagłosować na Bronisława Komorowskiego. Chociaż gdzieś tam znalazłam taki sondaż, że w grupie do 30 lat wygrał Bronisław Komorowski, ale nie wiem, bo dzisiaj te wszystkie dane są jeszcze takie bardzo niepewne. I dla nich w ostatecznej tej rozgrywce lepszy okazał się, znaczy do wyboru, lepszym kandydatem okazał się Andrzej Duda. Myślę, że też trochę było tak, że wybierano, część wybierała bardziej kampanię niż prezydenta. Tutaj Prawo i Sprawiedliwość zdecydowanie pobiło Bronisława Komorowskiego. I myślę, że jeszcze trzeci był element. Bronisław Komorowski chyba zawiódł swoich wyborców z Platformy Obywatelskiej. To takie pospieszne odcinanie się od własnego zaplecza, co widzieliśmy zwłaszcza z tą chorągiewką w trakcie drugiej debaty, mogło spowodować, że część wyborców Platformy poczuła się jednak urażona i została w domach, ale nie ma jednej odpowiedzi. To jest chyba suma różnych odpowiedzi, bo tu pewno i dołoży się i znużenie władzą po 8 latach i jednak chęć, znaczy słowo zmiana, kluczem jest w ogóle słowo zmiana. Zmiana, jakakolwiek zmiana, może być na gorsze, może być na lepsze. Ja wczoraj rozmawiałam z takim młodym człowiekiem, który mówi, że on idzie na Dudę głosować, a dlaczego? A bo niech się to wszystko rozwali.